W debacie zmierzyli się Krzysztof Czarnecki z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Czarneckiego, Marek Kupś startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Trzcianeckie Forum Obywatelskie oraz Krzysztof Jaworski z Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe. Starali się oni przekonać wyborców nie tylko do swojej wizji miasta, ale również do oceny mijającej kadencji. Musieli się także zmierzyć z trudnymi pytaniami kontrkandydatów i prowadzących dotyczących kontrowersji związanych z ich kandydaturą. Próbuje się dopracować w trakcie wyborów samorządowych taką aureolę, że w ciance coś jest ukryte pod stołem, że w ciance ktoś z kim podpisał umowę, że w ciance ktoś zlecił komuś roboty, to jest tylko i wyłącznie pod wybory. Były burmistrz Marek Kupś został z kolei zapytany o sposób, w jaki rozstawał się ze stanowiskiem. Na skutek nieprawdziwych oskarżeń zostałem pozbawiony mandatu na skutek nieprawdziwego, niesprawiedliwego wyroku. Postawiam Państwa ocenę. Czy moje działanie naruszało prawo? Czy jest coś takiego jak korupcja polityczna? Krzysztof Jaworski odpowiadał m.in. na pytanie o głosowanie za propozycjami obecnego burmistrza na sesjach Rady Miejskiej, której był w tej kadencji członkiem. I w tych dyskusjach ten mój głos był zawsze niedostrzegalny, niedosłyszalny i nie było reakcji na to, co ja proponowałem. A proponowałem rzeczy, które mają na celu przybliżenie zarządzania miastem też mieszkańcom. O tym, kto zostanie burmistrzem, mieszkańcy zadecydują w niedzielę 21 października. Zapraszamy Państwa na kolejne debaty wyborcze organizowane przez telewizję Asta. Już dzisiaj dyskutować będą kandydaci na stanowisko burmistrza Złotowa i jutro debata kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta miasta Piły.